W tej lekcji zainstalujemy pierwsze tak zwane IDE, czyli Zintegrowane Środowisko Programistyczne. Jest to edytor, który ułatwia nam programowanie. Czyli, zamiast tworzyć strony internetowe w notatniku, co jest możliwe, lepiej skorzystać z edytora, który będzie nam wiele ułatwiał: kolorował składnie, podpowiadał składnie, pilnował błędów itd. Jest to dużo wygodniejsze rozwiązanie niż tworzenie stron internetowych w notatniku. Tutaj masz do wyboru wiele różnych takich edytorów. Jeżeli masz już jakieś preferencje, to możesz użyć dowolnego edytora. Natomiast polecam ci używać Visual Studio Code, którego również ja będę używał przez całe szkolenie. Pokażę ci najważniejsze funkcje i możliwości tego edytora. Jeżeli będziesz miał taki sam edytor jak ja, to na pewno będzie ci łatwiej przerabiać szkolenie. Proszę cię tylko, żebyś nie zastanawiał się godzinami, który edytor wybrać, bo to nie ma w ogóle sensu, a wiem, że niektóre osoby miesiącami zastanawiają się, który z tych edytorów będzie dla nich najlepszy. Po prostu wybierz pierwszy, który będzie Ci opowiadał, ja ze swojej strony polecam Ci Visual Studio Code. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Także zainstalujemy na początek nasze środowisko do programowania wpisz w Google Visual Studio Code następnie wejdź tutaj sobie na tą stronę główną na górze masz przycisk download także pobierz sobie odpowiednią wersję na Twój komputer no i teraz w zależności od tego jakiego systemu operacyjnego używasz tutaj możesz wybrać odpowiednią wersję czyli jeżeli tak jak ja używasz systemu Windows to klikasz tutaj w tym miejscu na dole powinno rozpocząć się pobieranie pliku. Po chwili, jeżeli już ten plik się u Ciebie pobierze, kliknij dwukrotnie i zainstaluj to środowisko na Twoim komputerze. Mam nadzieję, że z tym sobie poradzisz. Ja tego nie będę robił, ponieważ Visual Studio mam już zainstalowane na moim komputerze. Także pokażę Ci już uruchomione środowisko. Po zainstalowaniu, powinna pojawić się u Ciebie taka ikonka i możesz sobie ją przypiąć albo gdzieś na pasku zadań lub na pulpicie i kliknij później dwukrotnie na tą ikonkę i otwórz tą aplikację. Na początek powinno się pojawić okno startowe, także możesz sobie tutaj kliknąć przycisk Open Folder i znaleźć ten folder, który wcześniej utworzyliśmy do naszych projektów. Czyli wybieramy tutaj Folder o nazwie, pierwsza strona. Wybierz folder. I tutaj mamy jeszcze zapytania o jakieś uprawnienia. Ok, i zauważ, że tutaj został załadowany nasz kod. Ja sobie tylko poprawię od razu formatowanie, żeby to było przejrzyste. I jak widzisz, możemy sobie przeglądać ten kod w, naszym, w naszej aplikacji Visual Studio Code. Ok, czyli omówmy sobie tutaj najważniejsze funkcje. Po pierwsze, na górze tutaj mamy. Różne zakładki, różne skróty klawiszowe. Z lewej strony mamy takie menu, gdzie najpierw mamy Explorer, który wyświetla nam tutaj w takim drzewku, będzie na później wyświetlał wszystkie pliki w folderze, który uruchomiliśmy, czyli my utworzyliśmy nasz folder, pierwsza strona, no i tutaj wszystkie pliki z tego, z tego folderu są widoczne. W tym miejscu. Jeżeli chcemy, to możemy sobie dodać wewnątrz jakiś nowy folder lub jakiś nowy plik, i wszystko to możemy robić z poziomu właśnie tutaj Visual Studio Code. Także następnie tutaj mamy wyszukiwarkę. Source Control, tego na razie nie potrzebujemy. Tutaj jest okno dosyć ważne, gdzie będziemy instalować różne rozszerzenia do Visual Studio Code, dzięki czemu będzie nam się tutaj wygodniej później pracowało. No, i tutaj wiadomo, na środku jest nasz ekran główny, na którym będziemy pracować. Także spróbujmy sobie jeszcze raz przećwiczyć otwieranie nowych projektów. Także zamknę teraz Visual Studio Code, przejdę do mojego folderu HTML, myślnik, CSS i utworzę sobie tutaj nowy folder o nazwie na przykład Nauka, myślnik, HTML i CSS. No i teraz jeżeli chciałbym ten folder otworzyć w Visual Studio Code klikam sobie Visual Studio Code następnie File Open Folder i tutaj zaznaczam folder który obecnie założyłem wybierz folder i już jesteśmy tutaj połączeni z tym folderem. Możemy sobie tutaj dodać nowy plik index.html i zauważ, że on tutaj również Został dodany w tym folderze, także mamy to teraz zsynchronizowane. I teraz, jeżeli chcemy utworzyć szkielet naszej nowej strony internetowej, to wystarczy wpisać wykrzyknik, i następnie Enter, i zauważ, że ten szkielet, który wcześniej sobie tworzyliśmy w dodatniku, tutaj jest on od razu tworzony za pomocą. Jednego skrótu klawiszowego, także na pewno warto to zapamiętać. Tutaj jest taka różnica, że domyślnie został stworzony język angielski, także to sobie możemy zmienić na pl. I tutaj jeszcze jak widzę, znacznik meta jest zamykany właśnie tym slashem na końcu, o którym ci też wcześniej opowiadałem. Także to tutaj są obie wersje dobre. I tutaj mamy jeszcze wpis dodatkowy, który. Możemy jak najbardziej usunąć, ponieważ nie jest on nam do niczego potrzebny. Także teraz mamy taki sam szablon, jak wcześniej tworzyliśmy w notatniku. Jeżeli będziesz tworzył tutaj swoją pierwszą stronę, to jeszcze chciałbym Ci zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli otworzysz tutaj nowy plik i on będzie taki, aby pochylony, to kliknij sobie na niego dwukrotnie, dzięki czemu on nie będzie zamykany, jak będziesz sobie później przechodził na inne zakładki. Także wracając do Visual Studio, zauważ po pierwsze jak ładnie tutaj mamy pokolorowaną naszą składnię. Wszystkie znaczniki są ładnie pokolorowane, także od razu widzimy HTML, HEAD, META, TITLE. Na niebiesku mamy wszystkie znaczniki i zauważ, że jak klikam sobie w html to od razu podkreśla mi znacznik zamykający. Także od razu ładnie to wszystko wygląda i jest to dla nas bardziej czytelne. Także cała nasza składnia jest kolorowana. Atrybuty mają tutaj taki jasno niebieski kolor. Te wartości również mają kolor czerwony. Jeżeli sobie tutaj dodamy jakiś tekst, no to jest to też w kolorze białym. Także jest to wszystko czytelne. Dodatkowo będziemy, będzie nam również podpowiadana składnia. Jeżeli sobie wpiszesz tutaj na przykład div, enter, to od razu jest stworzony. Tak, zamykający. Jeżeli zmienimy jego nazwę, to również zauważ, że równocześnie zmienia się tak otwierający, jak i zamykający. No, także tutaj po prostu nam wiele to będzie ułatwiało. Dodatkowo, jak zainstalujemy kolejne rozszerzenia, to pisanie właśnie kodu będzie tutaj dużo bardziej dla nas przyjemniejsze. Także na pewno nie warto pisać stron internetowych w notatniku, tylko stosować dedykowane do tego narzędzia. Z takich ułatwień tutaj na dole jeszcze możesz sobie zobaczyć po kliknięciu w ustawienia różne komendy i skróty im przypisania. Także tutaj masz mnóstwo różnych skrótów i możesz wyszukać po nazwie, i później na przykład jakieś komendy stosować, dzięki czemu będziesz mógł po prostu szybciej tworzyć Kot. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.